Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wszystkich drogich widzów telewizji Trwam pozdrawia bardzo serdecznie ojciec Zdzisław Klawka. Sercem przenosimy się do Rzymu, na Watykan, do auli Pawła VI. Dzisiaj środa, a więc już za chwilę rozpocznie się audiencja środowa. Ojciec Święty znakiem Krzyża Świętego rozpocznie to dzisiejsze środowe spotkanie. Następnie czytany jest fragment Pisma Świętego. Dzisiaj będzie przeczytany fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Ojciec Święty kontynuuje cykl kateches poświęconych wielkiej postaci świętemu Józefowi. Dzisiejszy temat zapowiedziany jest Święty Józef, patron dobrej śmierci. Dla wielu z nas rzeczywiście Święty Józef jest wzywany jako ten, którego prosimy o dobrą śmierć. Jeszcze chwila oczekiwania. Zapewne z racji pogody audiencja w ostatnim czasie odbywa się w auli Pawła VI. Zgromadzeni pielgrzymi w auli pozdrawiają oklaskami przybycie Ojca Świętego. Pragniemy się skupić z uwagą, wysłuchać katechezy. To czas też dla nas szczególnej modlitwy, czas naszej duchowej formacji. Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Introduciamo la Święty znakiem Krzyża Świętego rozpocznie dzisiejszą audiencję środową. Chcemy przygotować się, być dyspozycyjny na przyjęcie słowa i Bożego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. A teraz wysłuchajmy fragment Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Mateusza. W różnych językach możemy usłyszeć ten fragment. Też przyjdzie czas na język polski. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, Watch therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wer ist denn der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde einsetzte, damit er ihnen zur rechten Zeit die Nahrung gebe? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: Estén vigilantes porque no saben el día en que regresará su Señor. ¿Quién es el servidor fiel y prudente al que el Señor puso al frente de sus empleados para repartir el alimento a su tiempo? Dichoso aquel servidor que, cuando llegue su Señor, lo encuentre cumpliendo su tarea. Les aseguro que le encomendará todos sus bienes. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Quem julgais que é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à frente da sua família para os alimentar a seu tempo? Feliz esse servo a quem o Senhor, ao voltar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, há de confiar-lhe todos os seus bens. Palavra da Salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع لتلاميذه: اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم. فمن تراه الخادم الأمين العاقل الذي أقامه سيده على أهل بيته ليعطيهم الطعام في وقته؟ طوبى لذلك الخادم الذي إذا جاء سيده وجده منصرفا إلى عمله هذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W poprzedniej katechezie, zainspirowani po raz kolejny postacią świętego Józefa, rozważaliśmy i zatrzymaliśmy się nad znaczeniem obcowania świętych. I właśnie na tej podstawie chciałbym dziś zgłębić szczególne nabożeństwo, jakie lud chrześcijański
zawsze żywił do świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci. Nabożeństwo to zrodzone zostało z myśli, że Józef umarł w obecności dziewicy Maryi i Jezusa, zanim opuścili oni dom w Nazarecie. Nie ma danych historycznych, ale skoro nie widać w życiu publicznym obecności świętego Józefa, przypuszcza się, że zmarł w Nazarecie i umarł w obecności Jezusa i Maryi. Papież Benedykt XV 100 lat temu napisał, że od świętego Józefa idziemy do Maryi, a przez Maryję do źródła wszelkiej świętości, Pana Jezusa. Maryja i Józef pomagają nam iść do Jezusa. Zachęcając do pobożnych praktyk ku czci świętego Józefa, zalecał szczególnie jedną. Powiedział, ponieważ jednak święty Józef jest patronem dobrej śmierci, przy jego bowiem zejściu obecny był sam Zbawiciel, Matka Najświętsza, niechaj najczcigodniejsi bracia, nasi biskupi, w szczególny sposób swą powagą i wpływem poprą stowarzyszenia pobożne, które pod opieką świętego Józefa modlitwą zakonających się poświęcają jako Bractwo Dobrej Śmierci zejścia świętego Józefa i konających. Drodzy bracia i siostry, być może niektórzy myślą, że ten język i ten temat są tylko spuścizną przeszłości, ale w rzeczywistości nasz związek ze śmiercią nigdy nie dotyczy przeszłości, lecz zawsze teraźniejszości. Papież Benedykt XVI niedawno powiedział, że jest przed bramą śmierci. Papież od 5 lat to mówi, stoję przed ciemnością drzwi śmierci. Dobrą radę dał nam Benedykt XVI. Tak zwana kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, ale uwypukliła ją w dramatyczny sposób pandemia koronawirusa. Śmierć była zawsze. Wielu braci i sióstr straciło bliskich, nie mogąc być blisko nich, a to sprawiło, że śmierć stała się jeszcze trudniejsza do zaakceptowania i przemyślenia. Pewna pielęgniarka powiedziała, że przed starszą panią, która umierała z racji COVID-u, ona mówiła, chciałam pożegnać moich bliskich. Ona dała jej telefon, aby mogła przez telefon połączyć się ze swoimi bliskimi. Mimo to na wszelkie sposoby staramy się wyprzeć myśl o naszej skończoności, łudząc się, że możemy odebrać śmierci jej moc i odegnać strach, lecz wiara chrześcijańska nie jest sposobem na odpędzenie lęku przed śmiercią. Raczej pomaga nam stawić jej czoła. Prędzej czy później dojdziemy do tych drzwi. Prawdziwe światło, które rozjaśnia tajemnicę śmierci, pochodzi ze zmartwychwstania Chrystusa. Święty Paweł pisze, jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Jest pewność, że Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje pośród nas. I to jest światłość, ta światło, które nas oczekuje za tą bramą, ciemną bramą. Drodzy bracia i siostry, tylko wychodząc z wiary w zmartwychwstanie, możemy bez lęku spoglądać na otchłań śmierci. Co więcej, możemy przyznać śmierci rolę pozytywną,
Bowiem myślenie o śmierci, oświecone tajemnicą Chrystusa, pomaga nam spojrzeć na całe życie nowymi oczyma. Nigdy nie widziałem za karawanem furgonu na przeprowadzki. Nigdy tego nie widziałem. Pójdziemy na ten, będziemy odchodzić sami, bez niczego. To jest ta samotność śmierci. Nigdy nie widziałem za karawanem furgonu za przeprowadzkę. Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy. To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolność do dzielenia się, nie pozostawania obojętnym na potrzeby innych. Albo jaki jest sens spierać się z bratem, siostrą, przyjacielem, członkiem rodziny, bratem lub siostrą w wierze, jeśli potem pewnego dnia umrzemy? Po co? Czemu to służy? Gniewać się przeciw innym. W obliczu śmierci jakże wiele spraw ulega zmianie, wartościowaniu naszemu. Dobrze umierać. Chciałbym powiedzieć tę prawdę. Jesteśmy wszyscy w drodze do tej bramy, do tych drzwi. Dobrze umierać pogodzonym, nie pozostawiać za sobą niechęci i żalów. Ewangelia mówi nam, że śmierć przychodzi jak złodziej. I bez względu na to, jak bardzo staramy się kontrolować jej nadejście, być może nawet planując własną śmierć, pozostaje ona wydarzeniem, z którym musimy się liczyć i w obliczu którego musimy także dokonywać wyborów. Due considerazioni per noi cristiani. Dla nas chrześcijan zawsze aktualne są dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, nie możemy uniknąć śmierci. I właśnie z tego powodu, gdy uczynimy wszystko, co w ludzkiej mocy, by wyleczyć chorego, niemoralne staje się poddawanie go uporczywej terapii. Quella frase del popolo fedele di Dio, della gente semplice, lascialo morire in pace. Prostego. Pozwólcie mu umrzeć w spokoju. Ile tu w tym jest mądrości? Drugie spostrzeżenie dotyczy jakości samej śmierci, bólu, cierpienia. Musimy być istotnie wdzięczni za wszelką pomoc, jaką medycyna stara się zapewnić, aby dzięki tak zwanej opiece paliatywnej każda osoba, która przygotowuje się do przeżycia ostatniego etapu swojego życia, mogła to uczynić w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Musimy jednak uważać, aby nie mylić tej pomocy z niedopuszczalnym uciekaniem się do eutanazji. Musimy towarzyszyć ludziom w umieraniu, ale nie wolno powodować śmierci, prowokować jej, ani też pomagać w samobójstwie. I ta zasada etyczna dotyczy wszystkich, nie tylko chrześcijan czy ludzi wierzących. Życie jest prawem. Chciałbym tu podkreślić problem społeczny, który jest faktyczny. To tak zwane planowanie śmierci. Nie wiem, czy to jest dobry termin. Przyspieszyć śmierć starszych osób. Wielokrotnie postrzega się, że starsi już nie mają środków. Nie leczy się ich. To nie jest ludzkie. To jest
Czyni wszystko, aby jak najszybciej umarli. To nie jest ludzkie. To, tym bardziej nie jest to po chrześcijańsku. Starsi powinni być leczeni. Powinni być otoczeni opieką. To oni są naszym skarbem. Oni nawet jeśli nie są, nie mają świadomości, ale są symbolem mądrości ludzkiej. Oni wiele rzeczy pozostawili po sobie, ale przede wszystkim pozostawili tyle mądrości. Proszę, nie izolujcie starszych osób. Nie przyspieszać ich śmierci. Trzeba pieścić starsze osoby z tą samą nadzieją, z takim samym, w takiej samej formie, jak się pieści dziecko. Śmierć to jest wielka tajemnica. To jest moment, który powinien być umiłowany. Powinien być moment, w którym jest pełna nasza troska. Niech święty Józef pomoże nam jak najlepiej przeżyć tajemnicę śmierci. Dla chrześcijanina dobra śmierć jest doświadczeniem Bożego miłosierdzia, które staje się bliskie względem nas także w tej ostatniej chwili naszego życia. Również w modlitwie Zdrowaś Maryjo modlimy się, prosząc Matkę Bożą, aby była blisko nas w godzinie naszej śmierci. Właśnie z tego powodu chciałbym na zakończenie odmówić razem z wami modlitwę Zdrowaś Maryjo za umierających i za wszystkich pogrążonych, którzy przeżywają ten moment przejścia, którzy są na tym etapie przechodzenia przez tę ciemną bramę. I pamiętamy o wszystkich, którzy są pogrążeni w żłobie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję. Wysłuchaliśmy środowej katechezy poświęconej postaci świętego Józefa. Très Saint-Père, dzisiaj les fidèles de langue française Ojciec Święty ukazał świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci i jego rozważanie wokół tej tajemnicy śmierci, tajemnicy, która dotyczy każdego człowieka, wierzącego, niewierzącego. A teraz już streszczenia poszczególnika, pani spikerzy, czy reprezentujący grupy językowe, wiernych czy pielgrzymów, zapewniają Ojca Świętego o swojej życzliwości, o modlitwie w jego posłudze, następcy Piotra. Wyjaśniany jest dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i streszczenie w poszczególnych językach. Oto streszczenie w języku francuskim. Dziś, zgodnie z pięknym i starożytnym nabożeństwem, zgłębiamy postać Józefa jako patrona dobrej śmierci. Współczesna kultura dobrobytu zdaje się dążyć do unicestwienia rzeczywistości śmierci i naszej skończoności. Nasza wiara chrześcijańska nie daje nam dyspensy od lęku przed śmiercią, ale pomaga nam stawić mu czoła. A prawdziwym światłem, które oświeca tajemnicę śmierci, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dzięki wierze w zmartwychwstanie całe nasze życie nabiera nowego sensu. Skoro w dniu ostatecznym nic ze sobą nie zabierzemy, zajmijmy się już tu na ziemi tylko tym, co naprawdę ważne, miłością braterską i
znaczeniem innych. Dobrze jest umrzeć, będąc pojednanym, bez urazy i bez żalu. Pamiętajmy też, że nie możemy uniknąć śmierci i że po zrobieniu wszystkiego, co w ludzkiej mocy, aby wyleczyć chorego, niemoralne jest stosowanie terapii uporczywej. Tak więc opieka paliatywna jest cenną pomocą, do której należy zachęcać, ale bez dryfowania w kierunku eutanazji. Musimy towarzyszyć przy śmierci, ale nie ją powodować czy sprzyjać wspomaganemu samobójstwu. Rzeczywiście życie jest prawem, ale nie śmierć. Ta musi być przyjmowana, a nie aplikowana. Niech więc święty Józef pomaga nam żyć tajemnicą śmierci w najlepszy możliwy sposób, jako doświadczenie miłosierdzia Boga, który jest nam szczególnie bliski w ostatnich chwilach naszego życia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi pielgrzymów francuskojęzycznych. Serdecznie pozdrawiam obecne dzisiaj osoby francuskojęzyczne, szczególnie młodzież z Francji, grupę pielgrzymów z Kościoła Najświętszego Serca w Marsylii i grupę ze wspólnoty Reims, Arsz z Reims. Dziś rano modlimy się szczególnie za umierających i pogrążonych w żałobie. Niech czułość Boga otoczy ich w ich cierpieniu i da im nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg was błogosławi. Te słowa wypowiedziane w języku włoskim przez Ojca Świętego, kapłan speaker tłumaczy na język francuski. Et le groupe de l'Arche de Reims. Ce matin, nous prions en particulier pour les mourants et pour ceux qui sont en deuil. Que la tendresse de Dieu les rejoigne dans leurs souffrances et leur donne l'espérance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Jako następcy at the end of the audience, Piotra, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, w naszym cyklu kateches poświęconym świętemu Józefowi rozważamy dzisiaj temat święty Józef jako patron szczęśliwej śmierci. To tradycyjne nabożeństwo zrodziło się z rozważań Kościoła o śmierci Józefa, umacnianego obecnością Matki Najświętszej i Pana Jezusa. W naszych czasach staramy się unikać myśli o własnej śmierci, ale nasza wiara w zmartwychwstałego Jezusa zachęca nas nie tylko do tego, by nie lękać się śmierci, ale by przyjmować ją z ufnością w obietnicę Chrystusa. W duchu wiary widzimy śmierć jako część życia i równocześnie patrzymy na samo życie z innej perspektywy. Ponieważ nic nie zabierzemy ze sobą do grobu, naszą troską powinno być życie w wierze, nadziei i miłości do wszystkich. Kościół od zawsze wykazywał szczególną troskę o umierających, oferując im towarzyszenie i opiekę, szanując świętość życia, nawet w jego końcowych stadiach i odrzucając jako etycznie niedopuszczalne praktyki eutanazji lub wspomaganego samobójstwa. Poprzez modlitwy świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny, niechaj godzina naszej śmierci będzie błogosławionym spotkaniem z nieskończonym miłosierdziem Boga. W tej intencji za wszystkich umierających i tych, którzy opłakują stratę swoich bliskich, połączyliśmy się wcześniej w modlitwie Zdrowaś Maryjo.
A teraz Ojciec Święty do pielgrzymów angielskojęzycznych skieruje słowo pozdrowień. Witam wszystkich pielgrzymów anglojęzycznych, biorących udział w dzisiejszej audiencji, a zwłaszcza przedstawicieli Global Christian Forum oraz seminarzystów i grupy studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dla was wszystkich, waszych rodzin, proszę o radość i pokój Jezusa, naszego Pana. I niech Bóg wam błogosławi. Te słowa pozdrowień Ojca Świętego, wypowiedziane po włosku, tłumaczone są na język angielski. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of Jesus our Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, den Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich in des besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Dla pielgrzymów wyjaśniony jest dalszy przebieg audiencji i za chwilę usłyszymy streszczenie dzisiejszej katechezy w języku niemieckim. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, seit jeher bitten die Gläubigen den Heiligen Josef Świętego Józefa o wstawiennictwo w intencji dobrej śmierci. On sam otrzymał tę łaskę w sposób wyjątkowy, gdyż zgodnie z tradycją pozwolono mu odejść z tego świata w obecności Jezusa i Maryi. Rzeczywistość śmierci budzi niepokój i wielu ludzi próbuje stłumić sobie myśl o własnej skończoności, co oczywiście nie może się udać na dłuższą metę. Wiara chrześcijańska jest realistyczna. Jej centralna treść, zmartwychwstanie Chrystusa, wnosi światło w mroczną tajemnicę śmierci, daje nam nadzieję i ukojenie. Myśl o własnej skończoności może być nawet pomocna w intensywnym i sensownym życiu tutaj na ziemi. W ten sposób w świadomości własnej skończoności uświadomimy sobie, jak bezsensowne jest wiele rzeczy, które często zajmują nas tu na ziemi ponad miarę, a jednocześnie jak ważne byłyby niektóre rzeczy, do których w codziennym życiu nie przywiązujemy prawie żadnej wagi. Ostatni etap naszego ziemskiego życia może być długi i bolesny, dlatego jest dla nas ważne i konieczne, byśmy w odpowiedni sposób towarzyszyli ludziom w czasie ich umierania. Niech wstawiennictwo świętego Józefa da nam doświadczyć obfitego miłosierdzia Boga, zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Pozdrowienie Ojca Świętego, z serca pozdrawiam pielgrzymów niemieckojęzycznych. Święty Józef pomaga nam trwać w łasce Pana w naszym ziemskim życiu, aby w wieczności miłość Boża stała się naszym udziałem w całej pełni. Słowa tłumaczone teraz na język niemiecki. Słowa Ojca Świętego wypowiedziane do pielgrzymów niemieckojęzycznych w języku włoskim. I przechodzimy już do języka hiszpańskiego. Santo Padre. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Ojca Świętego jako pasterza całego Kościoła. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Wszystkie przedmioty, które pielgrzymi mają ze sobą, przedmioty służące do kultu.
A teraz streszczenia dzisiejszej katechezy dokona w języku hiszpańskim sam Ojciec Święty. Queridos hermanos y hermanas, drodzy bracia i siostry, w naszej dzisiejszej refleksji zastanawiamy się nad nabożeństwem ludu chrześcijańskiego do świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci, myśląc o obecności Jezusa i dziewicy Maryi w czasie jego przejścia. Dzisiejsza kultura próbuje usunąć rzeczywistość śmierci z ludzkiego horyzontu. Jednak pandemia koronawirusa ponownie wysunęła ją na pierwszy plan. Śmierć stanowi zatem część życia każdego człowieka i tylko wiara w zmartwychwstanie Chrystusa daje nam siłę wystawić jej czoła po chrześcijańsku, bez lęku, jako niezbędne przejście, aby zawsze już być z Nim. Śmierć, oświecona tajemnicą paschalną Jezusa, pomaga nam zobaczyć życie nowym spojrzeniem, jako okazję, którą Bóg daje nam, abyśmy kochali innych i czynili dobro, usuwając z naszych serc ambicje, urazy i niechęć. Ewangelia przypomina nam również, że śmierć przyjdzie do nas jak złodziej, kiedy najmniej się jej spodziewamy. Ta rzeczywistość prowadzi nas do dwóch spostrzeżeń, które dotyczą wszystkich, wierzących i niewierzących. Po pierwsze, śmierć nie jest prawem. Nie możemy jej zaprogramować, ani jej uniknąć. Dlatego okrucieństwo terapeutyczne i eutanazja i wspomagane samobójstwo jest niemoralne. Po drugie, każdy ma prawo do życia, opieki medycznej i opieki paliatywnej, szczególnie starsi, aby stawić czoła śmierci w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Prośmy świętego Józefa, aby pomógł nam przyjąć tajemnicę śmierci w duchu chrześcijańskim i wyjednał nam u Jezusa łaskę przeżywania miłosierdzia Ojca, zwłaszcza w tej ostatniej chwili naszego życia. Niech Pan wam wszystkim błogosławi. Dziękuję bardzo. Po języku hiszpańskim, język portugalski. I quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, i przedstawiciel a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Portugalski języczy również zapewnia Ojca Świętego o życzliwości, o modlitwie w jego posłudze pasterskiej. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em dzisiejszej audiencji. Za chwilę nastąpi streszczenie dzisiejszej środowej katechezy w języku portugalskim. Aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O povo cristão tem lud chrześcijański ma świętego Józefa za patrona dobrej śmierci. Jest to nabożeństwo oparte na myśli, że Józef umarł w obecności Maryi Dziewicy i Jezusa. Niedawno pandemia dramatycznie uwypukliła rzeczywistość śmierci, którą kultura dobrobytu stara się usunąć z myślenia. Jednak wiara chrześcijańska nie ukrywa lęku przed śmiercią, ale pomaga stawić jej czoła. Dzięki wierze w zmartwychwstanie Jezusa możemy zbliżyć się do otchłani śmierci, nie poddając się lękowi, i wykorzystać samą śmierć, aby spojrzeć na życie nowymi oczami. Dlaczego popadamy w pokusę gromadzenia bogactwa? Nigdy nie widziałem ciężarówki z meblami za samochodem pogrzebowym. Dlaczego prowadzimy procesy, jeśli pewnego dnia umrzemy? Drodzy bracia i siostry, lepiej jest zgromadzić dzieła miłosierdzia i umrzeć
będąc pojednanym ze wszystkimi. Wiemy, że czas śmierci jest poza naszą kontrolą, ale myśląc o nim, możemy dokonywać ważnych wyborów. Pierwszym z nich jest uznanie, że kiedy już zrobiono wszystko, aby wyleczyć pacjenta, interwencje terapeutyczne jest niemoralne. Drugi dotyczy jakości kierunku i cierpienia. Dzięki tak zwanej opiece paliatywnej pomaga się ludziom przeżywać ostatnią fazę życia w bardziej humanitarny sposób. Ale ta pomoc oznacza towarzyszenie, a nie prowokowanie śmierci lub samobójstwa. Życie, tak, jest prawem, a nie śmierć, którą trzeba przyjąć, a nie zadawać. I święty Józef pomoże nam żyć tajemnicą śmierci w najlepszy możliwy sposób, doświadczając miłosierdzia Boga, który jest u naszego boku nawet w ostatniej chwili naszego życia. A teraz pozdrowienie Ojca Świętego. Drodzy pielgrzymi portugalskojęzyczni, witajcie. Módlmy się dzisiaj w szczególności za pracowników służby zdrowia, niosących pociechę wszystkim trudnej sytuacji, aby wraz z odpowiednią opieką okazywali chorym swoją braterską bliskość. Niech miłosierdzie Boga, naszego Ojca, będzie zawsze znakiem wyróżniającym wasze rodziny i wspólnoty. I niech was Bóg błogosławi. Dziękuję. Eis a tradução das suas palavras. Te słowa. Pozdrowienia Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów portugalskojęzycznych tłumaczone są na tenże język. Portadores de consolação para todos os atribulados, para que a par dos cuidados adequados ofereçam aos doentes a sua proximidade fraterna. Oxalá a misericórdia de Deus nosso Pai seja sempre o sinal distintivo das vossas famílias e comunidades. Deus vos abençoe. Czas na język arabski, po którym nastąpi nasz język polski. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطاقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف شفيع الميتة الصالحة وقال: كان للمسيحيين دائماً تقوى خاصة تجاه القديس يوسف باعتباره شفيع الميتة الصالحة، وهي تقوى ولدت من الفكرة أن يوسف مات بين يدي العذراء مريم ويسوع، وقد شجع البابا بنديكتوس الخامس عشر على الممارسات التقوية لتكريم القديس يوسف. وقد يقول البعض إن هذا الكلام هو شيء من الماضي، لكن في الواقع علاقتنا بالموت ليست من الماضي، بل هي دائماً في الحاضر. تسعى ثقافة الرفاهية إلى إزالة حقيقة الموت، لكن جائحة فيروس الكورونا أعادتها إلى الواجهة بشكل مأساوي. فقد الكثير من الناس أحباءهم دون أن يكونوا قادرين على أن يكونوا بقربهم، ما جعل تقبل الموت والتعامل معه أشد وأصعب. ليس الإيمان المسيحي وسيلة لطرد الخوف من الموت، بل يساعدنا على مواجهته. والنور الحقيقي الذي ينير سر الموت هو نور قيامة المسيح. وإن كنا سنموت يوماً فلا فائدة من التجميع. ما يجب أن نجمعه هو المحبة
وألا نبقى غير مبالين تجاه احتياجات الآخرين. أمام الموت نرى نحن المسيحيين أمرين: الأول هو أنه لا يمكننا أن نتجنب الموت، فنصنع كل ما هو ممكن لشفاء المريض، والأمر الثاني هو كيفية الموت والألم والمعاناة التي ترافقه. يجب أن نرافق الشخص إلى لحظة الموت، لا أن نتسبب في الموت أو نساعد على الانتحار. وهذا المبدأ الأخلاقي يطال الجميع وليس فقط المسيحيين أو المؤمنين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo San Giuseppe, patrono della buona morte. Pozdrawiam wiernych arabskojęzycznych. Modlimy się do świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, który umarł z pomocą Maryi Dziewicy Jezusa. Prosimy i modlimy się, aby pomógł nam przeżywać tę tajemnicę śmierci w najlepszy możliwy sposób i abyśmy byli blisko tych, którzy potrzebują naszego towarzyszenia, aby dobrze przeżyć ten ostatni etap ich życia, aby mogli to uczynić w sposób jak najbardziej możliwie ludzki. Niech Pan was błogosławi i niech was strzeże od wszelkiego zła. Te słowa wypowiedziane w języku włoskim, kapłan speaker tłumaczy na język arabski. ويفعل ذلك بالطريقة الأكثر إنسانية ممكنة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dziś chciałbym zgłębić szczególne nabożeństwo, jakie lud Boży zawsze żywił do świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci. Być może niektórzy z nas myślą, że ten temat jest tylko spuścizną przeszłości, ale w rzeczywistości nasza relacja ze śmiercią nigdy nie dotyczy przeszłości, lecz zawsze teraźniejszości. Tak zwana kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, ale uwypukliła ją w dramatyczny sposób pandemia koronawirusa. Tylko wychodząc z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, możemy bez lęku patrzeć na tajemnicę śmierci. Co więcej, możemy przyznać śmierci rolę pozytywną, gdyż myślenie o śmierci, oświecone tajemnicą Chrystusa, pomaga nam spojrzeć na całe życie nowymi oczami, przewartościować wiele spraw oraz dokonać właściwych wyborów. Dla chrześcijan zawsze aktualne są dwa aspekty. Po pierwsze, gdy uczynimy wszystko, co w ludzkiej mocy, by wyleczyć chorego, to niemoralnym jest poddawanie go uporczywej terapii. Po drugie, stosowanie tak zwanej opieki paliatywnej nie można mylić z niedopuszczalnym uciekaniem się do eutanazji. Musimy towarzyszyć ludziom w umieraniu, ale nie wolno powodować śmierci, ani też pomagać w samobójstwie. I ta zasada etyczna dotyczy wszystkich, nie tylko chrześcijan czy ludzi wierzących. Niech święty Józef towarzyszy nam w przeżywaniu tajemnicy śmierci, która dla chrześcijanina jest doświadczeniem Bożego miłosierdzia w tej ostatniej chwili naszego życia.
Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Vi invito a offrire le vostre preghiere per l'intercessione di San Giuseppe, chiedendo che i malati riacquistino la salute, gli smarriti sperimentino la conversione e la pace, e che tutti i fedeli nell'ora del passaggio alla casa del Padre ricevano la grazia della buona morte. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Zachęcam was do ofiarowania waszych modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa, wypraszając, by chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali nawrócenia i pokoju, a wszyscy wierni w godzinę przejścia do domu Ojca otrzymali łaskę dobrej śmierci. Serdecznie wam błogosławię. Ojcze Święty, wierni języka włoskiego, pragnę wyrazić wyrazy wierności, życzliwości i zapewnię o modlitwie w Twojej intencji posługi apostolskiej. Na zakończenie dzisiejszej audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze nas w języku łacińskim, a po niej Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, szczególnie skierowane do dzieci, starszych i cierpiących. Poświęci również różańce i przedmioty, które wierni mają przy sobie, służące do kultu. Pragnę wszystkim podziękować, wszystkim wspólnotom, które zjednoczyły się w intencji modlitwy o pokój na Ukrainie i módlmy się o pokój, aby napięcia i groźby zostały przezwyciężane przez dialog i aby też, aby też właśnie wszelkie rozmowy były prowadzone. I pamiętajmy, wojna jest szaleństwem. Pojutrze będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Życzę każdemu, aby wszyscy otrzymali odpowiednią opiekę. I módlmy się za wszystkich ludzi służby zdrowia. Kieruję serdeczne pozdrowienie dla pielgrzymów włoskojęzycznych, w szczególności pozdrawiam wspólnotę regionalnego seminarium z Potencji, której towarzyszą biskupi Bazylikata oraz braci mniejszych z prowincji Apulia i Molise. Na koniec moje myśli kieruję jak zwykle do osób starszych, chorych, do młodzieży i nowożeńców. Pojutrze będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Życzę każdemu, aby naśladował Najświętszą Dziewicę w pełnej dyspozycyjności wobec woli Bożej. I niech jej przykład i wstawiennictwo będą zachętą do wzmocnienia waszego ewangelicznego świadectwa. I wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa. Te słowa kierowane do pielgrzymów włoskojęzycznych. I teraz wspólnie śpiewamy modlitwę Ojcze Nasz. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I tak dobiegła końca audiencja środowa z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek w dalszym ciągu kontynuował cykl kateches o świętym Józefie. Dzisiaj mówił o świętym Józefie jako patronie dobrej śmierci. Przy okazji wielka też i mowa, zachęta, aby śmierć przeżywać w tej tajemnicy paschalnej wobec światła zmartwychwstałego Chrystusa, ale też, żebyśmy pomagali innym godnie przeżyć, pomagać innym przeżyć tę śmierć przejścia na drugi świat. Ja Państwu serdecznie pragnę podziękować za udział w tej dzisiejszej audiencji. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i niech Pan Bóg daje nam nadzieję życia wiecznego. Żegna się z Państwem Ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.